Dzień dobry, nazywam się Magda Dzieciuchowicz, jestem doradcą obywatelskim, mediatorem współpracującym ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma. W ramach internetowej akcji Dogma Pomoc chcemy dziś porozmawiać na temat przemocy domowej. Naszym gościem jest pani Aneta Marczak-Cywińska, kurator sądowy, specjalista do spraw karnych, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Auxilium, członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i mediator. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Współczesna walka z przemocą w rodzinie to działania na szeroką skalę. Od wielu lat próbujemy zmienić ciemną stronę naszej kultury. Przemoc domowa wciąż jest takim bardzo niewygodnym i drażliwym tematem. Proszę mi powiedzieć, jakie działania są podejmowane w celu zmniejszenia przemocy domowej występującej w polskich domach? Ja, mówiąc o tym, muszę posiłkować się różnymi obszarami, w których występuję tutaj w roli osoby, która zajmuje się przemocą, bo z tym zjawiskiem stykam się jako kurator sądowy w obszarach, w których wykonywane są wyroki karne, kiedy uwieńczony już zostaje ten proces, dochodzi do skazania i do wyroku. Również pracuję z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc jako członek Miejskiego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Także ta moja optyka jest dość zróżnicowana, bo w każdej z tych ról te oddziaływania są różne. Natomiast jest jeden wspólny mianownik. O przemocy trzeba mówić, trzeba informować, rozmawiać nie tylko ze stronami, których ta przemoc dotyczy, czyli nie tylko z osobami doznającymi przemocy czy przemoc stosującymi, ale również edukacja jest niezbędna w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Trzeba docierać do wszystkich środowisk, do wszystkich obszarów. Mówić o tym zjawisku, walczyć z mitami, stereotypami, przekonaniami, które są niezwykle trudne do obalenia i próbować docierać do wielu środowisk. Żeby w ogóle mówić o tym, co należy zrobić, to chciałabym w takiej poprawnej kolejności rozpocząć od tego, czym w ogóle jest przemoc. Czyli edukacja, edukacja, edukacja. Tak, edukacja, która powinna w pewnej poprawnej kolejności o pewnych zjawiskach mówić i pewne zjawiska też odpowiednio klasyfikować. Ponieważ jeżeli mówimy o przemocy, to musimy mieć świadomość, że jest ona chyba jednym z najbardziej demokratycznych zjawisk psychospołecznych, ponieważ występuje w każdym środowisku. Mamy tutaj, jednak jeśli mówimy o przemocy, musimy zawsze pamiętać o tym, że ona jest zjawiskiem intencjonalnym i w relacjach między ofiarą i sprawcą przemocy musi występować dysproporcja sił. Sprawca jest zawsze w tej relacji silniejszy, osoba doznająca przemocy zawsze jest w tej relacji słabszą osobą i przemoc jako taka narusza dobra i jednostki oraz jej prawa i powoduje cierpienie oraz szkody. Dlaczego to jest takie ważne, żeby właściwie przemoc zdiagnozować? Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że przemoc jest agresją, ale nie każda agresja jest przemocą. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z agresją, wtedy mamy do czynienia z jakąś eskalacją konfliktu. Tak. Jeśli mamy konflikt, to jak wiemy, dobieramy do tego odpowiednie metody, techniki, narzędzia. Tak? Wtedy możemy mediować. Tak jest.
Jeżeli mamy do czynienia z przemocą, czyli spełniane są te przesłanki, o których właśnie wspomniałam, czyli ta intencjonalność, nierównowaga sił, naruszenie dóbr i praw osoby poszkodowanej i ewidentne szkody po tej stronie, wówczas mamy do czynienia z przemocą i wtedy z pewnością ważne jest to, żeby interweniować, żeby osoby z zewnątrz podejmowały działania, bo nie ma innej możliwości pomocy takiej osobie, ponieważ z racji właśnie występowania tej nierównowagi sił, ta osoba jest skazana w zasadzie na interwencję i pomoc innych. I to jest bardzo ważne, żeby rozpoczynając w ogóle rozmowę na temat przemocy z takim apelem wyjść i żebyśmy sobie to po prostu uświadomili. To jak rozróżnić przemoc od konfliktu? Muszą być właśnie spełnione te przesłanki. W konflikcie, przy konflikcie, czy nawet agresji, która jest eskalacją tego konfliktu, obie strony mają równe, tutaj występują w równej pozycji. To jeżeli mąż z żoną się kłócą, kiedy można powiedzieć, że jest przemoc, a kiedy to po prostu jest... No jeżeli ta równowaga jest zachowana, tak? Jeżeli nie stwierdzamy tam rażącej dysproporcji której ze stron. Przemoc często jest identyfikowana w takich kategoriach, że jako ofiarę od razu automatycznie postrzegamy kobietę. Zazwyczaj tak jest. Nie twierdzę, że nie. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że małżonkowie to niepełnosprawny pan na wózku inwalidzkim, tak, pozostający pod opieką swojej małżonki, która pracuje zarobkowo i ogranicza prawa, powoduje, wymusza pewne zachowania, oczekuje posłuszeństwa, no, zachowuje się przemocowo. Wówczas mamy do czynienia ewidentnie z przemocą. Żeby mówić o przemocy, możemy przejść też płynnie do pewnych jej form, tak? Bo przemoc to jest zjawisko szerokie. To jedna definicja nie rozwiązuje tutaj sprawy. Musimy się przyjrzeć jej bliżej troszeczkę. Natomiast mówiąc nawet o formach przemocy, zawsze te kryteria, o których powiedziałam na początku, muszą być spełnione. Czyli musi być to działanie intencjonalne i musi być zaburzona równowaga sił między stronami tej relacji. Najbardziej znane formy takie w społecznym odbiorze i postrzeganiu to jest przemoc fizyczna. Jest przemoc, która najbardziej jest kojarzona choćby z kampanii społecznych, gdzie widzimy posiniaczoną kobietę, posiniaczone dzieci. I to jest najbardziej taka bulwersująca opinię publicznej forma przemocy. Bardzo niebezpieczna, bardzo, bardzo spektakularna, zagrażająca życiu i zdrowiu ofiary. Poza nią rozróżniamy przemoc psychiczną i tutaj, jeśli pozwolicie Państwo, chwileczkę zatrzymam się, ponieważ przemoc psychiczna w mojej ocenie wieloletniej pracy jest przemocą, która jest nie mniej niebezpieczna od przemocy fizycznej, dużo trudniejsza do udowodnienia. I zagrażająca w nie mniejszym stopniu utracie zdrowia i życia przez ofiarę jak przemoc fizyczna. Bardzo trudno jest udowodnić istnienie tej przemocy. Sprawca przemocy stosuje często bardzo wyrafinowane tak, sposoby jej oddziaływania na ofiarę. Ofiary trudno jest przekonać do tego, że jest ofiarą. Ona sama nie identyfikuje się w roli ofiary. To jest zresztą też cechą przebywania, pozostawania w tym cyklu przemocy, że często ofiara patrzy na siebie oczami sprawcy. To też jest pewien wynik tych patologicznych oddziaływań. I jeszcze tutaj właśnie, o czym Pani wcześniej wspomniała, dochodzi problem mitów takich społecznych, jakby pokazują, w jakiej roli powinna być kobieta czy mężczyzna i dzieci. Tak. I tym
bardziej tutaj jest problem z uwierzeniem albo w ogóle z rozpoznaniem, że jest ktoś po prostu, żyje w przemocy. Tak, natomiast przemoc psychiczna, jeżeli pozwoli Pani, to troszeczkę pozwolę sobie na taką dygresję, ponieważ przemoc psychiczna jest przemocą, której skutkiem może być depresja, samobójstwo ofiary. I niestety to się dzieje. I moją dygresją niech będzie tutaj, jeżeli mogę sobie pozwolić na odejście na chwileczkę od przemocy w rodzinie, chciałabym powiedzieć Państwu, że w mojej już długoletniej pracy kuratora w chwili obecnej zauważam bardzo niepokojące zjawisko polegające na występowaniu właśnie przemocy rówieśniczej. To, co się dzieje, proszę Państwa, w szkołach. Ja nie jestem osobą tutaj, nie czuję się kompetentną osobą, ponieważ nie jestem pedagogiem szkolnym, nie jestem psychologiem szkolnym, natomiast pracuję z młodymi ludźmi, którzy trafiają pod dozór kuratora, czy wobec których wykonywana jest kara ograniczenia wolności. I widzę, jak często ich relacje rówieśnicze są właśnie nacechowane tym rysem przemocowym. I tą decydującą formą przemocy w szkołach, tą decydującą, taką dominującą może formą, jest właśnie ta przemoc psychiczna. Trudna do udowodnienia, bardzo raniąca tych młodych ludzi, skutkująca poważnymi stanami depresyjnymi, stąd przecież ostatnimi czasy notujemy problem dzieci i samobójstw w tej grupie. Dzieci, tak. Dlatego zwracam tutaj naprawdę dużą uwagę, by obserwować swoje dzieci jako rodzice, jako nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, żeby znowu tutaj trzeba o tej przemocy po prostu mówić, edukować tak. I nawet zdecydowanie tak. Mimo tego, że temat jest niewygodny, trudny, to dzieci po prostu trzeba informować o tym, że to się dzieje i nazywać rzeczy po imieniu. Tak, mówić im o tym, że to jest przemoc, tak i odpowiednio reagować. Kolejną formą przemocy to jest przemoc ekonomiczna, tak? Przemoc ekonomiczna często jest przemocą bardzo silnie powiązaną z przemocą właśnie psychiczną. No bo jeżeli nie mamy zaspokojonych potrzeb materialnych, bytowych, swoich lub swoich dzieci, no to trudno o komfort psychiczny, tak? Robimy wszystko, żeby te potrzeby zaspokoić, żeby w tej rodzinie jakoś funkcjonować. To jest bardzo trudny rodzaj przemocy, trudny dla osoby pracującą z osobą doznającą przemocy, ponieważ ta osoba, która jest całkowicie zależna materialnie od partnera, który bywa sprawcą przemocy, niejednokrotnie odmawia współpracy, podejmowania działań w obawie właśnie przed utratą środków do życia. Jest to bardzo, bardzo trudne. Kolejna forma to przemoc seksualna, która sprawia nie mniej problemów w pracy. Jako kurator mogę stwierdzić, że wielokrotnie stykam się z takimi sytuacjami, że przemoc jest już absolutnie zdiagnozowana. Powiem więcej, zapadł wyrok z artykułu 207. Pracujemy już w tym obszarze, a okazuje się, że ofiara przemocy nie identyfikuje przemocy seksualnej jako przemocy, jako przemocy, ponieważ uważa, że to, co się dzieje w jej życiu, to są zupełnie normalne zachowania. Także jest to też pokłosie tego, o czym Pani mówiła. Ciągle za mało jest tej edukacji, informacji. Ta przemoc jest bardziej identyfikowalna w środowiskach obcych, tak, rówieśniczych, bardziej tutaj to gdzieś tam diagnozujemy, mówimy o tym i z tym jest bardziej charakteryzowana. No, natomiast jest ona ogromnym problemem właśnie jako element przemocy w rodzinie. Trudno się chyba przyznać ofierze, która była poddawana przemocy, że to jest żyła, była w jakimś środowisku, gdzie ta przemoc była stosowana. A drugi to są znowu mity. Tak? Mity, stereotypy, przekonania. Jednym z nimi jest to, że w małżeństwie nie ma gwałtu.
I kobiety wychowane w takim przekonaniu po prostu w to wierzą, uważają, że tak jest, że to po prostu jest powinność i obowiązek. Tak, dokładnie. Formą przemocy jest też zaniechanie, tak? Zaniechanie, zaniedbanie, możemy to tak nazwać. To jest przemoc, która często jest diagnozowana w stosunku do dzieci. I tutaj też należy zdać sobie z tego sprawę, że nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków, ról życiowych, które w postaci obowiązku rodzicielskiego prowadzi do tego, że też stosujemy wobec tej słabszej osoby przemoc. Jak gdyby ważne jest też, podsumowując pewien tutaj wątek, żebyśmy sobie uświadomili też to, że mówiąc o osobie stosującej przemoc, czyli sprawcy, i osobie doznającej przemocy, czyli ofiarze, mówimy o roli, jakie odgrywają w tej konkretnej relacji. To nie jest coś, co definiuje tą osobę jako osobę. Przykładem może być to, że osoba, która jest ofiarą w relacji właśnie takiej przemocowej, jest ofiarą, gdzie sprawcą jest jej małżonek, może być sprawcą przemocy wobec własnych dzieci. Także to jest jak gdyby nazewnictwo związane z rolą, którą w tej relacji tutaj wykonuje, w jakiej roli występuje. A wracając do zdiagnozowania przemocy, skoro niejednokrotnie osoby doznające przemocy nie wiedzą, że żyją w związku przemocowym, czy są jakieś określone fazy tej przemocy, które właśnie powodują taką dezorientację? Czy jest jakiś taki schemat, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, czy to cały czas po prostu jest źle i jak to wygląda? Czy przemoc ma jakieś takie swoje fazy? Tak, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie i tutaj chciałam Państwu powiedzieć, że amerykańska psycholog pani Eleonora Wokel, pracując z osobami doznającymi przemocy, zauważyła, że przemoc odbywa się w formie takiego cyklu, który można podzielić na trzy fazy. Pierwsza z tych faz to jest faza tak zwanego narastającego napięcia. To jest moment, kiedy osoba stosująca przemoc wykazuje się taką nadmierną drażliwością, irytacją, która to jest taki moment, kiedy ta osoba jest stale z czegoś niezadowolona, krytykująca, oceniająca. W tej fazie, w tym momencie są to osoby, które stosują środki psychoaktywne, są roszczeniowe. To jest to przysłowiowe stwarzanie jakichś tam pretekstów do jakichś utyczek słownych o krzywy makaron. My zaczepiamy, tak? Tak, tak. Chcemy, żeby był konflikt. I to jest właśnie ta faza narastającego napięcia. Osoba, która doznaje przemocy, ofiara w tym momencie robi wszystko, co jest w jej mocy, żeby schodzić z drogi, żeby rozładowywać napięcie. Akceptuje wszelkie zarzuty, tak? Deklaruje poprawę. Robi wszystko, żeby po prostu tą sytuację w jakiś sposób unormować. Natomiast no, nie jest to możliwe, ponieważ po tej fazie zazwyczaj następuje faza ostra, wybucha konflikt, tak, potężny, to jest ta faza gorąca przemocy. I co jest jeszcze ciekawe, gdy mówimy o styku tych dwóch faz, że to, jak długo ten konflikt trwa, często ja jako praktyk, jako kurator rozróżniam właśnie w taki sposób, że zauważyłam taki mechanizm, nie wiem, czy osoby, które zawodowo zajmują się pracą z osobami doznającymi, również dostrzegają ten mechanizm. Ja zauważam w mojej pracy kuratora, że osoby, które długo doznają przemocy, jak gdyby dążą do skrócenia tej fazy. One same powodują wybuch tego konfliktu, żeby mieć za sobą już tą fazę
tego narastającego napięcia. Natomiast osoby, dla których ta przemoc jest jeszcze czymś w miarę nowym, wierzą we własną moc sprawczą i wierzą, że są w stanie załagodzić. Tak, dokładnie. Za chwilę się to tak skończy. Ta faza gorąca, ostra przemocy jest to ten punkt kulminacyjny, bardzo trudny przemocy fizycznej. Dochodzi tutaj do pobicia ofiary. Stanowi ten moment zagrożenia życia i zdrowia. No, proszę mi wierzyć, są to czasem dramatyczne konsekwencje takiego wybuchu. Tym bardziej, że często to jest związane jednak z tym, że sprawca pozostaje pod działaniem środka psychoaktywnego, czy to jest alkohol, czy inny środek. Tutaj może pozwolę sobie na pewną dygresję na temat właśnie związku między przemocą a alkoholem, ponieważ są takie opinie, to też jest jeden z mitów, że to są pewne zjawiska, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie zgadzam się z tym do końca. Uważam, że pewnie istnieje na pewno korelacja między tymi zjawiskami, ale właśnie w takim kontekście, że jako środek psychoaktywny alkohol obniża tą samokontrolę i wówczas łatwiej dochodzi właśnie do wybuchu. Ta agresja jest wtedy mniej kontrolowana. Natomiast robią to osoby zarówno uzależnione, jak i nieuzależnione od alkoholu. Czyli alkohol nie jest usprawiedliwieniem. Nie jest absolutnie usprawiedliwieniem i moje doświadczenia w pracy właśnie nawet w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych też pokazują, że czasem nawet osoby, które podejmują i kontynuują leczenie odwykowe, nie zaprzestają stosowania przemocy. Także tutaj raczej byłabym daleka od łączenia tego i uważam, że to jest naprawdę tylko i wyłącznie mit. Po tej fazie następuje faza miodowego miesiąca. I to jest ten moment, który jest momentem dla ofiary takiego oddechu. Bardzo trudny moment dla osoby, która jest zaangażowana w pomoc, pracuje z osobą doznającą przemocy, bo to jest ten moment, kiedy osoba doznająca przemocy ma nadzieję na to, że ta sytuacja się jednak zmieni. To jest moment, kiedy następuje odnowienie, tak, bliskość relacji między partnerami. Osoby, które pracują z osobami doznającymi przemocy, potrafią w pewnym sensie dostrzec pewną spektakularność tych gestów sprawcy przemocy. Tak? My doskonale widzimy, że te kwiaty, te czekoladki, te działania, które są często wręcz spektakularne, są elementem tej fazy. Natomiast osoby doznające przemocy bardzo chcą wierzyć w to, że uratują ten związek, że to się w jakiś sposób zmieni, że ten sprawca nigdy więcej, że te jego deklaracje są prawdziwe. Życie zazwyczaj pokazuje, że po tej fazie następuje znów faza narastającego napięcia, ponieważ jest to cykl, który się powtarza. I specyfiką właśnie tego cyklu przemocy jest to, że skraca się fazę miodowego miesiąca. Po długotrwałym stosowaniu przemocy ona w ogóle zanika. I po latach stosowania przemocy rozróżniamy już tylko dwie fazy. Fazę narastającego przemocy, napięcia. Tu jest ten moment, kiedy osoby będące w przemocy decydują się, żeby jednak sprawę wycofać. Tak, oczywiście. Tu są wtedy, kiedy podejmują po ostrej przemocy, podejmują jakiś wysiłek, tak, czy są zmuszone do podjęcia tego wysiłku, bo następuje interwencja policji na skutek wezwania, zawiadomienia sąsiadów, czy stają przed faktem, że te działania z zewnątrz są podejmowane. No właśnie, a tu bym chciała trochę przystanąć i zapytać, jak ma się zachować taka osoba, która widzi, że ktoś stosuje, sąsiad, mama, jakaś koleżanka. Co takie osoby mają zrobić z tym faktem, że wiedzą, że ktoś jest poddawany przemocy? Jak takie osoby mają się zachować? Mają iść zgłaszać na policję? Mają rozmawiać ze sprawcą? Czy jak pani uważa? Powiem tak, jednym słowem. Reagować. Gdyby. Czyli nie ten mit, że wolność tąku w swoim domku, brudy się pierze we własnym domu. Absolutnie. Reagować. Gdybym
to pisała, a nie mówiła, napisałabym to wielkimi literami i zakończyła wieloma wykrzyknikami. Państwo, reagujemy zawsze. Zawsze i wszędzie. Na przemoc. I reagujemy... Nawet taką, tak, taki, taką przemoc, no, to może nie jest jeszcze taka duża przemoc, ale w supermarkecie, jak rodzic daje klapsa dziecku. Tutaj też należy reagować. Należy reagować, należy reagować, dlatego że może warto się tu też jeszcze chwileczkę zatrzymać nad pewnym niepokojącym takim zjawiskiem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o przemoc i dzieci, które w tym obszarze funkcjonują. Dziecko, jeśli nawet nie jest ofiarą bezpośrednią przemocy, czyli sprawca przemocy nie stosuje wobec niego oddziaływań fizycznych, psychicznych, nie głodzi go, tak? To dziecko jest tylko obserwatorem, widzi tylko to, co dzieje się między jego rodzicami. Widzi przemoc stosowaną w stosunku ojca, w stosunku do matki. Tak? To jest też wtedy ofiarą. To jest ofiarą i jest to przemoc. I jeśli ona nie jest przerwana, jeśli ona nie jest w jakiś właściwy sposób rozpoznana, jeżeli nie ma reakcji, to to dziecko dorasta w takiej atmosferze. W takiej atmosferze się socjalizuje, uczy się rozwiązywania własnych problemów właśnie w takimi metodami i z czasem dochodzi do wniosku, że bycie sprawcą bardziej się opłaca niż bycie ofiarą. I dlatego często niestety przemoc ma taki cykl również pokoleniowy, czyli ofiary przemocy stają się sprawcami. To jest wykorzystywane też w pracy z osobami stosującymi przemoc, ponieważ się zakłada, prowadząc programy korekcyjno-edukacyjne, że przemoc jest pewną wyuczoną formą, więc jeżeli się da przemocy nauczyć, no to się da oduczyć. Ale to właśnie wynika również z takich mechanizmów. Dlatego jakikolwiek sposób rozwiązywania problemów w stosunku do dziecka w sposób przemocowy utrwala tego typu zachowania. Nie uczy dziecka wychodzenia z sytuacji trudnej w inny sposób, tak? I to jest szalenie niebezpieczne i dlatego reagować trzeba w każdej sytuacji, również w takiej. Co by Pani poradziła osobie, która jest świadkiem przemocy, na przykład dwie przyjaciółki, jedna doskonale wie, że w tym domu dzieje się źle, natomiast przekonywana jest przez swoją przyjaciółkę, że wszystko jest w porządku. Co by Pani poradziła? Jak rozmawiać z taką osobą? Co zrobić, żeby przekonać ją do tego, żeby zainteresowała się tym, że te schematy, które się dzieją w tym domu, powtarzalne, to o czym mówiłyśmy, że to jest przemoc, że tam się coś dzieje złego. Powtórzę jeszcze raz. Na pewno poradziłabym, prosiłabym, żeby reagować. Gdybym była tą przyjaciółką, to bym na pewno reagowała. Proszę pamiętać, że osoba, która doznaje przemocy, to jest osoba, która systematycznie traci moc. Gdybyśmy słowo przemoc rozłożyli, to jest przemoc. Przemoc, która prze na tą kobietę. Jeżeli ten oddziaływania przemocowe trwają długo, to ona jest zupełnie osobą bezradną. I taka reakcja przyjaciółki powinna przede wszystkim być nakierowana w taki sposób, żeby tej kobiecie dać moc. Jak to zrobi? Jakich użyje metod? To myślę są wszystkie możliwości tutaj dotarcia, rozmowy, wykorzystania jakiejś wiedzy na temat danej osoby. Po prostu trzeba jej dać przekaz i sygnał, że tą moc posiada, tak? A jeżeli nawet jej nie posiada, to są ludzie, którzy są gotowi w jakiś sposób ją wesprzeć, tak? I tutaj taka... Czyli takim obowiązkiem społecznym nas wszystkich jest reagować na tę przemoc. Zdecydowanie pozwalać, tak. Zdecydowanie, żeby osoby tkwiły w przemocy. Dać moc. Dać moc. Drodzy Państwo, dajemy wszystkim moc, jeśli widzimy, że gdzieś się dzieje coś złego, gdzie jest stosowana przemoc, zawsze reagujemy. Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Państwu.